Widzowie, ja się tutaj tak cieszę, klaskam sobie, bo zaraz zobaczę trailer nowej piosenki Smile Slow. Wiele przygód, już się nie mogę doczekać. A wy, jeśli już to widzieliście, kliknijcie teraz łapeczkę w górę. Kto już widział nowy trailer, klika łapeczkę, a kto jeszcze nie widział, może zobaczyć razem ze mną i potem wbić do Smile Slow i też zobaczyć. Także ja dzisiaj będę reagować i jestem ciekawa, co tam znajduje się w tym trailerze. I oczywiście, widzowie, zobaczymy, co się stanie z tą nutą o 3 w nocy, bo zawsze się coś dzieje, także oglądajcie do samego końca, pamiętajcie. A ja teraz już przestaję sobie klaskać, idę do środeczka odpalić sobie właśnie nowy trailer, jestem mega ciekawa, co tam jest. Może tam będę ja, nie wiadomo, także koniecznie oglądajcie. No i ja jestem sobie w nowej chacie wypasionej, zobaczcie, to jest tam z nowego update'u Brookhaven, która ma pełno światełek, tak sobie wybrałam w razie co, bo wiecie, jak przyjdzie 3 w nocy, żeby w razie, no wiecie, było tak jakby oświetlone tutaj, nie byłoby zbyt ciemno. Okej, to ja teraz sobie tutaj sobie stanę. Wezmę sobie telefonik, tak, ja sobie zaraz tutaj wygrzebię, gdzie ten trailer tutaj mamy, a wy w tym czasie jeszcze możecie kliknąć subika, wbijam 400 tysięcy na tym kanale, widzowie, będzie mi miło, jak zostawicie suba z dzwonkiem, właśnie, dziękuję wszystkim. Okej, to teraz ja już sobie tutaj odpalam, Smile Slow, wiele przygód, trailer, uwaga, pyk! Uwaga, dziewczyny są jakieś! Sypek! W Minecraftowej głowie! Premiera 30 sierpnia, właśnie godzina 18, widzowie, pamiętajcie, zapisujcie sobie w notatkach, budzik sobie też nastawcie, 30 sierpnia, godzina 18, premiera. Ale dziewczyny tańczą fajnie, wow, ej, czekajcie, to było takie krótkie, ja muszę jeszcze raz oglądamy, dobra, 3, 2, 1, start. Dobra, ej, patrzcie, teraz musimy tak w zwolnionym tempie. Jesteśmy na jakiejś górze, jest tutaj bardzo dużo piasku, tam z tyłu widzę, że ktoś na kładzie był i są jakieś dziewczyny, tańczą razem ze Smilesem, z tyłu są góry, ej, o co chodzi? Piasek, góry, wow, jak to się zmienia? Sebek, jaki najlepszy. Zobaczcie, jaką ma w ogóle fajną bluzę. Ha, rodzina Smile Slow. I też ma ubrane głowę. Znaczy, on nie widać jego głowy, bo ma ubraną tą z Minecrafta, także mega śmiesznie. Ale ktoś tam z tyłu robi... Wow, jakie triki. Drifty. Miau, miau, miau. Niech zobaczą, jak to leci w cały świat. Wow, ale fajnie, zobaczcie, jaki to jest super efekt. Z tyłu jest słońce i ten piasek, jak to robi wrażenie. Ja jeszcze czegoś takiego nie widziałam. Ktoś tam super triki robił. Ej, wiecie co? Tego traileru nie da się tylko raz obejrzeć, trzeba kilka razy. Mi się mega podoba. Ale fajnie, widzicie, jak on to pokazał, jak on to zademonstrował. Mam teren przekopany i normalnie robi taki gest, takie ruchy, jakby kopał. Sebek najlepszy. O, jak fajnie, zobaczcie z tyłu, jak ten piasek się tam zrobił, no nieźle. O, tutaj na dwóch kołkach ktoś jeździ, na dwóch kołach, patrzcie na to, czekajcie. Zobaczcie, wow, na dwóch kołach, te przednie w ogóle nie dotykają, patrzcie na to. Jo, miau, miau, miau. Niech zobaczą, jak to leci w cały świat. Ale fajne to jest, mega mi się to podoba. Widzowie, obejrzyjmy sobie jeszcze raz. To, dobra, Smile Slow, wiele przygód. Fundament mam ze skały. Ale zobaczcie, chyba są tutaj 3 dziewczyny, ale czy to jestem ja? Wszystkiego się dowiecie 30 sierpnia o godzinie 18. Dobra, jest tak, są 3 dziewczyny, jedna postać, która jeździ na kładzie i tutaj ktoś znowu jechał, wydaje się, że to jechał Smile Slow, bo jest jego bluza, no nie? Ale fajnie! I on jeszcze tak daje do góry ręce, że właśnie niech to leci w cały świat, ale mega! No, ej, super, naprawdę. No dobra, ale to było super, widzowie, mega fajna pioseneczka. Ja już po prostu znam prawie cały refren, znaczy całą część tego traileru. Mam teren przekopany i wiarę w swój plan. A wy napiszcie w komentarzu, czy też już pamiętacie, czy już wiecie w ogóle, jak to tam brzmi. Napiszcie, co już zapamiętaliście, ale zobaczcie, ja się tak skupiłam na tym trailerze. Tyle razy go przesłuchałam, że już się ciemno zrobiło na Brookhaven, jakie mamy gwiazdy. Powoli zbliża się wieczór, chociaż to jest dopiero
godzina 19, a my już mamy księżyc. O nie, ale wiecie co? Kiedy wybije godzina 3 w nocy, zobaczymy, co się stanie z tą piosenką. Bo mnie doszły słuchy, że ma ona ukryty przekaz, ale tylko o 3 w nocy. Także mówię to tylko wam, nikomu innemu. Spróbujemy to rozszyfrować. Kiedy nadejdzie 3 w nocy, będę sama w tym domu słuchać piosenki Smileso i razem z wami znajdziemy ten ukryty przekaz. Niby jest coś tam mrocznego, ale tego się dowiemy. Musimy teraz poczekać sobie na godzinę 3 w nocy, żeby to szybciej poszło. To nie wiem, to ja może sobie coś zjem. Zjem sobie coś, umyję ręce, bo ile można czekać, ja tego nie przyspieszę, bo to nie można tego przyspieszyć, bo to tylko działa, kiedy właśnie odczekamy. Nie możemy sobie zmieniać tutaj godziny, mimo że jestem na serwerze prywatnym. Dobra, wypiję sobie kolkę, ale już się nie mogę doczekać, widzowie, to na pewno będzie mega kozackie. Od tyłu albo co? Nie wiadomo, będzie na pewno ukryty przekaz, także oglądajcie do samego końca. Zjem sobie czekoladę, bo ja uwielbiam czekoladę. Jak się ekscytuję i się nie mogę czegoś doczekać, to jem czekoladę, dobra. Co jeszcze mogę zrobić? No niestety jestem dzisiaj sama, dlatego że nikomu innemu nie mogę pokazać tej piosenki. Mogę być tylko ja sama. Moi widzowie mogą ją zobaczyć dopiero 30 sierpnia o godzinie 18, także ja muszę być tutaj sama niestety i nawet o 3 w nocy muszę być sama, dobra. To ja teraz sobie siedzę, która to już godzina? Dopiero 20:30, nie no, masakra, jak tu ten czas wolno leci, nie no. Wiecie co, ja chyba pójdę się przespać. Tak będzie najlepiej, ja pójdę się zdrzemnąć, coś sobie porobić, tak może, o, ja sobie wezmę prysznic w ciuchach. Umyję sobie włosy, tak, żeby ten czas jakoś leciał. Dobra, zaraz 21, jeszcze tylko 6 godzin, tak? No, może umyję zęby, o, można umyć zęby sobie, rączki. Ja już się przyszykuję do snu, zasnę sobie i obudzę się o 3 w nocy. To jest świetny pomysł. Gdzie jest? Zobaczcie, jaka tu jest. Wow, a ja zapomniałam, że ja mam taką luksusową tutaj łazienkę. To może ja sobie zrobię jakieś paznokcie? Chociaż nie wiem, czy doczekają do premiery, do 30 właśnie sierpnia. No chyba nie doczekają, więc przed 30 sierpnia sobie zrobię nowe. Dobra, już 21:30, dobra, ja się, widzowie, kładę i się obudzę, jak będzie 3 w nocy. Dobra, obudziłam się, widzowie, jest 2:00 i czas nagle stanął. Ej, to jest mega dziwne, czemu czas stanął? Lol. O, miałam budzik o 3, no ale wiecie, zanim się wyciągnęłam, zanim otworzyłam te oczy, to minęły jeszcze 2 minuty i czas się zatrzymał. Mega dziwna sprawa. No ale dobra, jest 3, więc idziemy teraz sobie odpalić tą piosenkę. Zobaczymy, co się stało z piosenką Smileso o 3 w nocy, bo nigdy nie puszczaj Smileso wiele przygód o 3 w nocy. No to dobra, ryzykujemy, sprawdzamy to. Może lepiej usiądę, albo w ogóle zobaczcie. Jak to jest ciemno! Tam jest teraz księżyc, bo jest 3 w nocy. Dobra, wiecie co? Ja zrobię tak. Najpewniej to będzie, że ja sobie zamknę, tak? To jest bezpiecznie chyba. Mam wszędzie zapalone światła, lampki, więc jest jasno. Niczego się nie obawiam. Dobra, to teraz sobie bierzemy telefon. Szukam, może ja się bardziej zrelaksuję. O tak właśnie, na wszelki wypadek. No to włączę teraz sobie Smileso Wiele Przygód trailer o godzinie 3 w nocy. I uwaga, pyk! Ej, co? Co tu się dzieje? O co chodzi? La. Ja nic nie rozumiem, widzowie! Ej, to jest chyba od tyłu! To jest, widzowie, od tyłu! Ej! Serio, to jest od tyłu! Ej, posłuchajmy sobie to jeszcze raz, nie? Dobra, lecimy. Włączamy. O 3 w nocy! Co? Ej, co on w ogóle mówi? Ej, wy musicie mi pomóc rozszyfrować to, co on w ogóle mówi od tyłu. Tam jest jakiś ukryty przekaz. Musimy się teraz skupić razem, widzowie. I wszystko, co usłyszycie, napiszcie mi w komentarzu. Musimy stworzyć z tego jakąś historię i odnaleźć ten ukryty przekaz. Dobra? Why? Ej, on coś tam mówi. Why? Ej, co on po angielsku śpiewa? Why? Czy co, o co chodzi? Ej, mi worki, ja tam słyszałam mi worki. Why, mi worki? Daj mi worki? Ale po co ci worki? Ej, czekajcie. Rzuci wiśnia? On o wiśniach śpiewa. Ja wiem, że teraz jest sezon na wiśnie, ale no. Rzuć mi wiśnia? Ej, słuchajcie, nie, no trzeba się skupić. Nie śmiejmy się, bądźmy poważni. Mam... Ej, no na końcu zrozumiałam, że było mam, nie? Ale tego też nie... Dobra, słuchamy. Dał siła?
Siła jakaś. Ej, ona jakieś sile śpiewa. Dał mi siła? Kto dał mi siła? Dał mi siła? Nie wiem, dobra. Tutaj dziewczyny tańczą, ale teraz od tyłu. No mówię wam, why, mili worki. Ja tam słyszę tak, why, po angielsku, dali mi worki? Ale co? Co dali mu w workach? Ej, widzowie, co mu mogli dać w workach? Nie wiem. Dałby mi rzucić wiśnią? Dali mi worki, dałby mi rzucić wiśnią? Ale po co rzucać wiśniami? Lepiej je jeść. Nie wiem. Widzowie, pomocy. Słuchamy dalej. Ono ma... Była tam mi matematyka? Ja nie wiem, słuchajcie, ja nie wiem. Czekajcie, słuchajcie tego fragmentu. Była ze mną... Czekajcie, co mój? Ej, na końcu mówi c'est la vie. C'est la vie tam jest. Ej, c'est la vie. Co to znaczy? C'est la vie. To jest taki ten... A, już wiem, co to jest. No właśnie, to jest takie powiedzenie. C'est la vie. Ej, czekajcie. Może on o tym śpiewa? Ja tam słyszę to. C'est la vie, on tam mówił. Ej, c'est la vie, to znaczy takie jest życie. To może on śpiewał o życiu, wiecie. Ta piosenka jest taka życiowa, czy co? Mam. Ej, to jest dobre. Mama. Ej, dobra. To już wiemy. Na końcu jest mam. C'est la vie. I on śpiewa coś o wiśniach? O workach? To może on ma wiśnie w worku? I mówi c'est la vie, że takie jest życie, bo ma wiśnie w worku. Ej, no ja nie wiem. Ale ładne te koszulki, podobają mi się. Ej, widzowie, nie, no ja musiałam to przemilczeć, żeby jeszcze raz sobie posłuchać, ale teraz już chyba coś wiem. Słuchajcie. Dał mi siła, rośnie. Moja siła rośnie. Wiecie, to jest takie specjalnie zrobione, żeby znaleźć ukryty przekaz, więc to nie będzie dosłownie powiedziane, co tam jest, ale dał mi siła, czyli ktoś daje mu siłę, albo coś. Może wy dajecie mu siłę, albo my. Nie wiem. Lol. Nie wiem, co on tam śpiewa. Czekajcie, jeszcze raz. Można robić. Takie niewyraźne, ale jakby tam było. No tutaj śpiewa na pewno. Why, mili worki. Dali worki, mili worki. Miłe worki może jakieś. Co jest w tych workach? To jest pytanie. On coś... Nie. Jakieś worki. Dałby rzucić wiśnią. Ja tam słyszę. Dał mi worki, dałby rzucić wiśnią. Wiśnią. Ale w co rzucać wiśnią można? Przecież wiśnia to jest mały owoc. Ale wiśnia, jak zostanie rzucona w ubranie, to nie schodzi. Więc rzucać wiśnią możemy w kogoś, kogo nie lubimy. Ja nie wiem, to są już moje takie domysły, bo wiecie, wiśnią jak się ubrudzimy, no to ciężko, żeby zeszło. Była ze mną Matemagnus, on coś śpiewa. Była Exus Matematu, Matematus, nie wiem, coś takiego, coś o matematyce, on coś może o szkole śpiewa. No c'est la vie tu jest na pewno, takie jest życie, on to śpiewa, to jest życiowa piosenka. Mam, to jest najlepsze na końcu. Mam. Ej, wiecie co widzowie, ja już tyle razy to słucham, że zaraz będę znała ją od tyłu, będę ją śpiewać od tyłu zamiast od przodu, nie? On w normalnej wersji, jeszcze raz słuchamy. No dobra widzowie, kończymy. Wow!
Ale co to było? Wy rozumiecie ten ukryty przekaz? Napiszcie mi w komentarzu. Ciekawa jestem, jak to można inaczej wyjaśnić. Co tam do końca on chciał nam przekazać? Musimy się jeszcze nad tym wspólnie zastanowić, także piszcie wszystko w komentarzach. Jestem ciekawa waszych opinii. I pamiętajcie też, żeby wbić na mój Instagram oraz Facebook. Wszystkie linki macie w opisie. Wbijajcie też do grupy z Robloxa, jeśli chcecie być ze mną na odcinku. Pamiętajcie, dołączcie do grupy z Robloxa oraz grupy na Facebooku. Linki macie wszystkie w opisie. Bądźcie też jutro. Odcinki są codziennie.